telefon. Tak, słucham. Tak, oczywiście. Tak, za chwilę będziemy. Proszę podać adres. Ojej, ojej, co się stało? Nic nie pamiętam. Co się stało? Musimy zabrać tego pana do szpitala, bo jeśli mówi pani prawdę, to mógł być poważny wypadek. Okej, pacjent jest już na miejscu. Dobra, okej, możemy jechać. Ja siedzę z przodu, ty wejdź do tyłu, bo pacjent na pewno będzie panikował. Cześć! Hej! Już wróciliśmy! Cześć! Szybko wróciliście! Oj, tam wiesz co, ta noc była naprawdę straszna. No tak, było tyle interwencji, że naprawdę aż mnie nogi bolą. Mnie też, mam już dosyć. Muszę chwilę usiąść. No to wam bardzo współczuję. Może chcecie się napić kawy? Tak, z wielką chęcią, poprosimy. Dobra, tylko zobaczę, czy coś potrzebuje jeszcze doktor. Panie doktorze, co pan robi? A, co się dzieje? Ach, przepraszam, się wystraszyłem. To ty, siostro, co się stało? No, chciałam się zapytać, czy potrzebuje pan coś? Czy chciałby pan się napić jakiejś kawy, bo widzę, że pan trochę przysypia. No tak, tak, kawa mi dobrze zrobi. Ech, ten pan doktor ma za dużo na głowie. No, to co dzisiaj robimy? Chyba trochę odpoczniemy, co? No coś ty, wyjdziemy na miasto. Naprawdę? No nie, telefon. Tak, słucham. Tak, oczywiście. Tak, za chwilę będziemy. Proszę podać adres. Dobrze. Tak jest. Dobrze, za chwilę będziemy. No niestety, przykro mi, ale mam dla was złą informację. Co się stało? Wypadek. Musicie szybko jechać. Macie tutaj adres. No to nic. Kawki napijemy się później. Lecimy. Do zobaczenia. Cześć. Ach, nie dadzą mi nawet chwilę odpocząć. Idę zobaczyć, czy doktor już wstał. Niech chwilę pośpi. Musimy szybko jechać. Szybko. Włączaj światła oraz kogut. Jesteśmy na miejscu. Szybko wysiadamy ze sprzętem. Szybko lecimy, bo był jakiś wypadek. Ojej, co się tutaj stało? Ojej, ojej, co się stało? Nic nie pamiętam. Co się stało? Halo, proszę pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko w porządku? Boli pana coś? Halo, przepraszam. Tak. Bardzo mnie boli głowa, ale ja nic nie pamiętam. Co ja zrobiłem? Co się stało? Proszę mi powiedzieć. Robert, szybko! Musimy znaleźć kogoś, kto widział, co się stało. Inaczej nigdy nie pomożemy temu panu. Już się robi! Dzień dobry! Dzień dobry! Ja wszystko widziałam! Ja wszystko widziałam! To bardzo dobrze, ponieważ ten pan nic nie pamięta, a musimy mu jakoś pomóc. No tak, zaraz wam wszystko opowiem, bo to było 10 minut temu. Ja razem z dziećmi oglądałam zwierzęta. Dzieci pierwszy raz były w zoo i były bardzo podekscytowane. Widziały zebrę, słonia oraz nawet żyrafę, ale nagle usłyszały ciągnik. Pójdźcie dzieci, to jest ciągnik. Wow, mamo, ale super! Patrzymy, a tam spokojnie jedzie sobie ciągnikiem. Jednak nie zauważył, że na drodze jest zając. Halo, proszę pana, proszę skręcać! Ten pan gwałtownie skręcił i uderzył w drzewo. Ciągnik się przewrócił, a pan leżał na ziemi. Dlatego właśnie wezwałam pogotowie. O nie, dzieci, musimy szybko wezwać pogotowie. I tak to właśnie było. Czy wszystko będzie w porządku? Musimy zabrać tego pana do szpitala. Bo jeśli mówi pani prawdę, to mógł być poważny wypadek i mógł sobie coś zrobić w głowę, ponieważ nic nie pamięta. Za chwilę go zabierzemy. Dziękujemy bardzo za pomoc. Do widzenia. Do widzenia. Nic naprawdę pan nie pamięta? Nie, nic nie pamiętam. No to ja już wszystko wiem. Co się stało? Ten pan jechał ciągnikiem i nie zauważył królika, który był na drodze.
I właśnie dlatego był wypadek. Uderzył w drzewo i wywrócił się ciągnik. Ten pan uderzył się w głowę. Ojej, naprawdę? Ja umiem jeździć ciągnikiem? No dobrze, musimy pana zabrać do szpitala. O nie, ja się boję szpitali. Proszę się nie bać, zbadamy pana, zobaczymy co się dzieje i na pewno pan odzyska swoją pamięć, dobrze? No dobrze, ale nie będzie żadnej operacji. Prosimy, na spokojnie, proszę się nie bać, wszystko będzie w porządku. No dobrze, nie będzie. Proszę wejść na noszę, pomożemy panu. Jeszcze tylko zapniemy i możemy jechać. Ostrożnie. Okej, pacjent jest już na miejscu. Dobra, okej, możemy jechać. Ja siedzę z przodu, ty wejdź do tyłu, bo pacjent na pewno będzie panikował. A, ratunku! Ja nie chcę do szpitala, ja nie chcę do szpitala! No tak, faktycznie, to jeden z tych, który się boi szpitali, no. To będzie niezła trasa. Dasz sobie radę tutaj? No tak, postaram się. Proszę się nie przejmować, nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze. Za chwilę będzie pan już wszystko pamiętał. Nie, nie chcę do szpitala! Jak trasa? No, ciężko było. Pacjent nie chciał się uspokoić, no ale w końcu zasnął. No właśnie, tak spokojnie jechałem, żeby właśnie zasnął i żeby dał ci trochę spokoju. No tak, może teraz przestanie się bać, a może coś już będzie pamiętał? Dobra, chodź szybko, lekarz go musi obejrzeć. Cześć, mamy pacjenta. Muszę szybko obudzić doktora. Obudzić doktora? No tak, obudzić doktora. Doktorze, doktorze! Doktorze, doktorze, proszę się obudzić! Doktorze, halo! Co się stało? No szybko, pacjent przyjechał. Pacjent o tej porze? No tak, szybciutko, szybciutko! Dobra, już wstaję, już idziemy. Co my tutaj mamy? Proszę szybko powiedzieć. Pacjent miał wypadek samochodowy, to znaczy traktorowy. Jechał w zoo, nie zauważył królika i uderzył w drzewo. Co? No tak, i stracił pamięć. Stracił pamięć? Może to jest szok powypadkowy? Bardzo możliwe, no. W tej chwili śpi. Musimy go obudzić. Halo, proszę pana, proszę się obudzić. Ojej, gdzie ja jestem? Dzień dobry, czy pamięta pan, co się stało? No, nie wiem, czemu się tutaj znalazłem. Ale czy pamięta pan, że miał pan wypadek? No tak, coś sobie przypominam. To było tak, że ja jechałem i nie zauważyłem królika i uderzyłem w drzewo. I to było w zoo. Co się stało? Czemu ja tutaj jestem? Ojej, ale mi się kręci w głowie. Kto mnie tutaj przywiózł? To nasi ratownicy pana przywieźli. Zbadali pana na miejscu, okazało się, że stracił pan pamięć, jednak była to strata pamięci krótkotrwałej i już pan ją odzyskał. Był to po prostu szok pourazowy. Oj, no tak, oj, ale mnie wszystko boli. Tak, tak, za chwilę pana przebadamy. Zapraszam do gabinetu. Dziękuję państwu bardzo, że mnie państwo tutaj przywieźli. No, strasznie pan panikował. Ja? No tak, boi się pan szpitali. Ja się nie boję szpitali. To teraz proszę się położyć. Za chwilę zrobimy panu prześwietlenie. To będzie trwało tylko chwilkę. No, na całe szczęście byliśmy w samą porę. No tak, spisaliście się na medal. Tak jak oczywiście zawsze. Za to należy wam się duża kawa. Nie. Ja dziękuję już za kawę. Dziękuję bardzo, ale muszę iść się położyć trochę spać, bo wykończyła mnie już noc. No ja tak samo. Dzięki, musimy uciekać. Pa! Pa! Do zobaczenia na następnej zmianie. I co mi jest, panie doktorze? Nic poważnego, to tylko małe stłuczenie. Musi pan wrócić do domu i odpocząć, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. To jak? Wydaje mi się, że już dosyć wierzy na tą noc, prawda? No prawda, jestem skonana. Musimy iść odpocząć. Ale przed końcem pracy chcielibyśmy kogoś pozdrowić. Pozdrawiam Martę Prangę. Ja, Ole Szarek. Teresę Wieczorek. Paweł Brodnicki oraz Pola Polak. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, pa!
Dobra, chodźmy już stąd. Jeśli podobała Wam się nowa bajka ze starym Playmobil, zostawcie łapkę w górę. Piszcie również w komentarzach, jakie przygody chcielibyście dalej oglądać. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, pa!